Przyzwoity człowiek powinien bardzo głośno zaprotestować przeciwko tej haniebnej ustawie, która ma domknąć system, czyli ograniczyć wolność mediów. Społeczeństwo bez mediów jest ślepe i głuche. Społeczeństwo bez mediów nie dowie się, że Emilewicz zjeżdża sobie na nartach, mimo że jest zakaz, że Kaczyński chce przejąć bank w sposób absolutnie gangsterski, że nawet, że na komisariacie gdzieś zamęczono człowieka, tak jak Igora Stachowiaka. To wszystko władza może wtedy ukryć. Bez wolnych mediów byłaby Polską rządzona przez propagandę. To chyba nie chodzi o nic innego niż o pieniądze. Mówi też prezydent wprost, powiedział, że chodzi o pieniądze, nie? Tylko że to myślę, że w stronie rządzącej właśnie chodzi o pieniądze. Teraz media czy jakieś inne źródło to mniejsza. Wolne media! Wolne media! Absolutnie nie wierzę. Po prostu rząd potrzebuje pieniędzy. I przede wszystkim próbuje się pozbyć mediów innych niż one. Oni mają swoją propagandową telewizję, natomiast boją się tego, że przede wszystkim w wolnych mediach mówi się o wszystkim. I każdy ma prawo wyboru, natomiast rząd chce nam narzucić jedną telewizję i jedną propagandę tak naprawdę. One są przecież na skraju przepaści, bo ten reżim chce wolne media, wolnym mediom zamknąć usta. Dlatego przecież te media państwowe, a właściwie partyjne, są nic nie warte, prawda? One tylko lżą, a ja... Wolne media są jedynie emanacją wolności słowa, tej wolności, której nie możemy pozbawić się my jako obywatele, jako każdy z nas, jak również media. Z tą wolnością słowa związany jest również obowiązek do rzetelnego informowania społeczeństwa o różnych aspektach naszego życia, o różnych poglądach, które w tak dużym społeczeństwie mamy prawo mieć i wyrażać. Dwa czy trzy dni temu, kiedy oglądaliśmy tylko czarne ekrany, mnie osobiście przypomniał się stan wojenny, bo ja go przeżyłam i takie miałam właśnie skojarzenia. I do tego nie chcę dopuścić do tego. Musi być pełna wolność, a wolność będzie tylko wtedy, kiedy wszystkie media będą działać.